No witam, witam was bardzo serdecznie, moi kochani widzowie, w tym kolejnym pięknym odcinku z Cyberpunka. Witam was ja, czyli wujek Melek. Witam was bardzo serdecznie. Kontynuujemy misję, jaką nie dokończyliśmy w ostatnim odcinku. Jest to znak Jonasza, nie wiem, zobaczymy, będziemy podążać za tym panem tam. Tutaj ta pani dalej siedzi na tym telefonie, widać, że tutaj jest normalnie uzależniona od telefonu. Na co się patrzy, co? Ogólnie to widzowie, na początku każdego filmu proszę o zostawienie suba, łapeczkę w górę, komentarz, będzie mi naprawdę bardzo miło i wbicia mojego Discorda, linka macie w opisie tego filmu. Rozdaję tam normalnie bonusy, wszystko gratisy, wiecie, noskami, w ogóle lecimy z tematem, czyli podążamy za tym panem, zobaczymy o co tu chodzi. Idziemy? Wchodzimy widzowie do środka. Podążaj. Joshua? No i co jest? Czekamy. Nikt nie otwiera. Zulejka? Spóźniłeś się. Kto? Znałem po drodze pasażera. Witam. Ktoś z wytwórni? Pamiętasz, o czym pisałaś w ostatnim liście? To właśnie ktoś taki. Wi, poznaj Zulejkę. Witaj, Zulejko. Wytłumaczcie mi, o co jest grane. Miło mi cię poznać. Jesteś znajomą Stevensona? Nie znam chłopa. Świeżą znajomą. To świeża znajomość. Matka jeszcze nie wróciła. Wejdźcie do środka, zaczekamy na nią. Pośpieszcie się, zaczekam na was. Wyglądasz, jakby nie uśmiechało ci się czekanie. Spierdalaj. Dobrze, ale nie przeklinaj, dobrze? Ten... zmieniłbyś ten fryz, bo wyglądasz jak... Już nie powiem kto. Co, Johnny, o tym myślisz? Siadajcie. Siadam. Napijecie się czegoś? Dziękuję, nie. Dziękuję, nie trzeba. W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha, jeden Bóg. Amen. O co tu chodzi? Co to za jakaś ten... Zulejka jest siostrą człowieka, którego zabiłem. Gdy odsiadywałem wyrok, napisała do mnie list. Wybaczyła mi morderstwo. Zaczęliśmy korespondować. To dzięki tobie Joshua nawrócił się. No, nawrócił się. I list wszystko zaczął. Straciłam brata, a Bóg dał mi brata. Rzadko spotykana się prawie... Dawno już nie słyszałam, żeby ktoś mówił o wierze w taki sposób. Chłop zabił jej brata, a teraz ona... To jest dla niej brat. Powiedz mi, wierzysz, że Bóg istnieje? Wierzę. Między mną i Zulejką toczy się spór. Pomyślałem, że pomożesz go nam rozwiązać. O nie. Na nic takiego nigdy się nie zgodziłam. O co chodzi? Joshua zwariował. Uważa się za Mesjasza i chce się zabić. Nieprawda. Nie uważam się za Mesjasza. Bóg nigdy nie oczekiwałby od ciebie samobójstwa. To nie będzie samobójstwo. Poczekaj. Ej, o co chodzi? Ty, Mesjasz. Media dowiedziały się o moim nawróceniu w więzieniu i na jeden dzień stałem się gwiazdą brukowców. Wytwórnia Braindance'ów podchwyciła ten temat. Zwróciła się do mnie z propozycją. Pijawki. Czekało na mnie krzesło elektryczne, ale dzięki wytwórni moja śmierć będzie czymś więcej niż karą. Chcą nagrać Braindance z ukrzyżowania, a Joshua zgodził się zamienić jedną egzekucję na inną. Aha, no to już wiemy, co będziemy robić. Co chcesz przez to osiągnąć? Kiedyś Zulejka uczyniła ze mnie dziecko Boże. Teraz kolej, żebym spłacił zaciągnięty dług.
chcę dać świadectwo miłości. Zrozumiałe i dostępne dla wszystkich. Miłości? Jeśli istnieje bezwarunkowa miłość, musi istnieć też Bóg. Świat musi przypomnieć sobie o Nim na nowo. Chcę dotrzeć do podpiętych, do paśnika jamochłonów. Do dzieciaków dorastających w sąsiedztwie opanowanym... Nagrywając breakdance, tak? ...w Jig Street i do naćpanych korposów. Do morderców, którzy wierzą, że kurtka z naszywkami może zmienić świat. Oszalałeś, tak? Do płatnych zabójców. Takich jak ty, V. Chcę, żebyś rozumiała, co mam zamiar zrobić. Matka wróciła do domu. Oho, będzie przypał. Stevensona znam. A ty kim jesteś? Nazywam się V. Nazywam się V. Wynoście się z mojego domu. Pani El Ahmar. Przyjechałem prosić o wybaczenie. Zamordowałeś mojego syna. Nigdy ci tego nie wybaczę. Żałuję tego, co zrobiłem. Wynocha z mojego domu! Idź już. Wynoście się! Chodźmy stąd. Pani El Ahmar, proszę. Morderco! Idźcie już. Zabiłeś mojego Rubena. Moje dziecko. Chodźmy do samochodu. No, no to trzymajcie się, kobitki. Współczuję naprawdę. A chłop chce się ukrzyżować normalnie za swoje grzechy. Dobra, wsiadamy do samochodu. Jedziemy. A ta cały czas na to pewnie ona jest z tej wytwórni, nie? Gdzie teraz jedziemy? Panowie i panie? Ty, z tą dziwną fryzurą, gdzie jedziemy? Halo, czemu nikt nie gada? Żałuję, że nie udało mi się... Gdzie ty jedziesz? Co ty... Miałem nadzieję, co ty robisz, kurde? Że wybaczy mi. Pojedziemy coś zjeść. Gdzie zjemy? Co tu się dzieje? W Pais. Parzą świetną kawę. Sernik w Pais też daje radę. Nie trawię laktozy. No to wegańskie lody z awokado. Dobrze znasz miasto? Nie da się dobrze poznać Night City. O tak, tak. Co tak kiwiesz tą głową? Zawsze zaskakuje. Odwróć się tak do mnie. To prawda. Pomin podróż. O tak, widzowie, widzimy się w restauracji na serniczku. A ten pan nie powinien w ogóle kierować tym samochodem. Stevensona i zajmijcie dla nas stolik. Chcę zamienić kilka słów z naszą autostopowiczką. Dobrze. Zaczekaj, chcę porozmawiać. Co sądzisz o naszej gwieździe? Joshua jest zaburzony, jest głęboko wierzący, sympatyczny facet, nie wiem, co o nim sądzić. Na co czekasz? Na twoją dziwną minę. Na pewno jest głęboko wierzący. Jest głęboko pojebany i wiesz co? To nie ma najmniejszego znaczenia. Jeśli uważasz go za wariata, dlaczego jest dla ciebie taki ważny? Ma coś, co w dzisiejszych czasach jest bardzo rzadkie. I przez to bardzo cenne. Jest autentyczny. Serio. W swoim obłędzie głęboko wierzy w to, co mówi. Perfekcyjny aktor, nie doceniasz go. To jednak bardziej złożony człowiek niż sądzisz. Nie jesteś biegłym psychiatrą. Ja też nie. Oboje jesteśmy ludźmi interesu. Joshua Stevenson jest dla mojej wytwórni żyłą złota. A rozmawiamy o tym, ponieważ... Mieszasz mu w głowie. Sprawiasz, że Stevenson wątpi. Psujesz perfekcyjnego aktora i moją inwestycję. Dlatego zapłacę ci dwa razy więcej. A ty dyskretnie się ulotnisz. O, to nie. Dobra. Nie. Nie. Chyba nie zrozumiałaś mojej oferty.
a ty moje odpowiedzi. Wejdźmy już do środka. Nieźle, jak na gównianą złodziejkę. John Rambo. Zastanawiam się, jak to się skończy. Na pewno męczarnią. A wiesz dlaczego? Bo nie ma różnicy między świętością i szaleństwem. Ale tak, też jestem ciekaw, jak to się skończy. No idziemy, sprawdzimy to, Johnny. Znałem wielu takich cwaniaków jak ty. Mnie nie nabierzesz. Nie będziesz miał okazji do ucieczki. Czapa cię nie ominie. Pogadajmy. Nikogo nie obchodzą twoje... Pogadajmy o pogodzie. Zamów coś dla nas i przy okazji weź głęboki oddech. To niezły. Niezła reklama. Zgryzienia z tego waskaza. Prawda. Jest wierny swoim przekonaniom. Pogadajmy o czymś innym niż religię. Josh, to twój wieczór. Sam nie wiem. Przez lata nie rozmawiałem z ludźmi. Co zazwyczaj robisz, żeby się wyluzować? Nie wiem. W sumie... lubię filmy i braindance'y. Ponoć zrobili remake Badlands Raid. Jest naprawdę dobry. Lepszy niż oryginał. Zobacz tego, gnoju. Kończ już z tymi pytaniami. Stevenson nie może się teraz rozpraszać. Nie ma co się denerwować. Rachel, wrzuć na luz. Właśnie. Nic o tobie nie wiem. Jak spędzasz wolny czas? Co robisz, żeby się odstresować? Gówno was to obchodzi. Pytam poważnie. Medytuję. Jestem... fajnie. Fajnie. Przy tak stresującej pracy medytacja na pewno pomaga. Prawdziwy spokój duszy można osiągnąć tylko... A ty co tu chcesz? Wiecie, na czym polega wasz problem? Co za robot? Ty po prostu nie potrafisz zrozumieć, że duchowość jest czymś osobistym. A ty po chuj tu przyszłaś? Nażreć się na krzywy ryj? A ten tutaj po co przyszedł? Powiem ci... Zejdź ze mnie. Nie, bo powinnaś stąd wypierdalać. Nie należysz do wycieczki. Żygam już gadaniną o zbawieniu i miłosierdziu. Religia to sztuka manipulacji, tak jak film. Rachel... Kończymy dzień. Zjesz kolację i będziesz nocował w studiu. A ty spływaj stąd. Przelew przyjdzie niebawem. Jaki przelew? Żegnaj, Vi. Tak będzie najlepiej. Jak to? O nie, panowie i panie. Zajebiście to rozegrałaś. A co ty myślisz o tym wszystkim? Facet jest pojebany, a korporacja na nim żeruje. Szkoda go. Możemy jeszcze długo o tym rozmawiać, ale co to zmieni? Korporacje będą się na takich bogacić, a biednym dalej zostaną mrzonki. Gdzie się podział Johnny Buntownik? Powiem ci jedną rzecz. Tamten facet jest prawdziwym buntownikiem. To w końcu jest zaburzony, czy jest nowym mesjaszem? Ja jestem zaburzony, ty jesteś zaburzona. Cały świat jest w chuj zaburzony. Może uda się go uratować. Może zbawić świat, to właśnie szaleńce. Bóg istnieje? Jak sądzisz? O kurwa! Serio? Kurwa, o co ci chodzi? Czy naprawdę umarłaś i zmartwychwstałaś? Zastanawiasz się, czy konstrukt może zostać zbawiony? Był dziwny dzień. Na czas wracać do rzeczywistości. I ta reklama, widzowie. Chodź, mamy coś do załatwienia. Widzowie, czy ta misja się zakończyła? Nie. Widzowie, wiem co zrobię. Wczytam save'a i sprawdzimy, jaka będzie inna odpowiedź. Widzowie, powiem wam tyle. Nieważne jakie wybory wybiorę, rozmowa zlecenie się po prostu kończy i tyle. No więc prowadzę normalnie rozmowę jak przed chwilą. Mam tu jeszcze dodatkowy taki, wierzcie, za umiejętności, dodatkową odpowiedź.
Vasquez jest gminą z powołania. Machaka na niego. Urodził się do tej roboty. Musisz mieć na niego niezłego haka. Wytwórnia należy do korporacji. W przeciwieństwie do ciebie, Vasquez nie chce sobie robić wrogów. Dobra, opowiedzcie mi o tym breakdance'ie. Powiedzcie coś więcej o tym braindance'ie. Tytuł? Oczywiście pasja. To będzie braindance nowej generacji. Czyli? Cóż, Stevensona mamy na krótko, więc z nim nakręcimy tylko finał. A resztę dorobimy dublerami i miksem wygenerowanych proceduralnie wrażeń. Wow, myślałam, że to niemożliwe. Bzdura. Za tym projektem stoi IBM. Mamy technologię i pieniądze. Niedługo aktorzy nie będą nam w ogóle potrzebni. To po co wam, Josh? Męki syna człowieczego. Nie da się symulować cyfrowo. Miałeś jakiś wpływ na pasję? Miałeś w ogóle coś do powiedzenia przy tym projekcie? Wymusił na scenarzystach pasję według Łukasza, nie Jana, jak chcieli. Aha, okej. To ważne dla twojego finału. Jan jest zbyt surowy i pompatyczny, a Ewangelia Łukasza jest dla takich jak ja. Poza tym u Łukasza Jezus dobrze... Znowu on się dosiada. Wynocha mi stąd, cyborgu. ...kazać światu to, co on. Mówisz jak aktor, który chce wejść w rolę. Mam tylko jeden strzał. Chcę się dobrze przygotować. Czujesz się, jakbyś był Jezusem? Wszyscy powinniśmy go naśladować. Skończ już z tymi pytaniami. Stevenson nie może się teraz rozpocząć. Masz tego? Nie ma co się denerwować. Rachel, wrzuć na luz. Właśnie. Nic o tobie nie wiem. Jak spędzasz wolny czas? Co robisz, żeby się odstresować? Gówno was to obchodzi. Ej, spokojnie. Tam poważnie. Medytuję. Fajnie. Fajnie. Przy tak stresującej pracy medytacja na pewno pomaga. Prawdziwy spokój duszy można osiągnąć tylko w Chrystusie. Wiecie, na czym polega wasz problem? Ty po prostu nie potrafisz zrozumieć, że duchowość jest czymś osobistym. A ty, po chuj tu przyszłaś? Nażreć się na krzywy ryj? Zejdź ze mnie, kobieto. Zejdź ze mnie. Nie, bo powinnaś stąd wypierdalać. Nie należy... No i dobra, pójdę sobie i cześć. I bywajcie w zdrowiu. Żygam już gadaniną o zbawieniu i miłosierdziu. Religia to sztuka manipulacji, tak jak film. Rachel. Kończymy dzień. Zjesz kolację i będziesz nocował w studiu. A ty spływaj stąd. Przelew przyjdzie niebawem. Żegnaj, Vi. Tak będzie najlepiej. No i trzymaj się, hej. Bawcie się sami z tą swoją pasją i w ogóle nara. Zajebiście to rozegrał. Zamknij się, Johnny. Przewijmy to. Szkoda chłopa i tyle. Szkoda. Możemy jeszcze długo o tym rozmawiać, ale co to... Gdzie się... Tak, wiemy, Johnny. Powiem ci jedną rzecz. To w końcu jest zaburzony. Ja jestem... Ale jeśli ktokolwiek może zbawić świat, to właśnie szaleńcy. Chodźmy stąd. Dziwny dzień. Chodź, mamy coś do załatwienia. No, i idziemy. Wychodzimy z tego miejsca. Niech się bawią sami w tą swoją pasję i w ogóle psychopaci. Nie wiem, jak to nazwać. Dobra, widzowie, jakie mamy tu jeszcze zadanie? Jeżeli robota zaczyna się... Spotkanie, okej, okay. Celpal. Uda się doszczelić szybko do krwi. Nie. Ulala, tu mamy, wiecie. Dobra. Możemy stróże bezprawia. Dobra. Sprawdzimy, co to za misja, widzowie. Dobra, widzowie, zbliżamy się do miejsca. Zadaniem. O, witam, witam. Wi? Tak jest. Zapraszam do samochodu. Dobrze. Pan nam dzwoni. Potrzebuję twojej pomocy. A to teraz? No dobra, bardzo potrzebuję twojej pomocy. Możemy się spotkać? Oczywiście. Powiedz tylko gdzie i kiedy. Zapraszam. Nawet nie wiesz, jak dobrze to słyszeć. Przyjedź do Aldecaldos, opowiem ci wszystko na miejscu. Dobrze, ale... Do Aldecaldos? Przecież od nich odeszłaś.
to długa historia, po prostu przyjedź, czekam. Dobrze, panam, ale to nie teraz. Dzięki. Pogadajmy z tą panią, co ona... A witam, witam. Rozmawiałaś już z moją żoną, Elizabeth? Nie. Na czym polega zlecenie? Dobra, od razu do rzeczy. Na czym będzie polegało zlecenie? Carter, jedziemy. Od razu do rzeczy, co? Podejrzewam, że wasz czas jest nie mniej cenny niż mój. Racja. Elizabeth? Jak pewnie wiesz, niedawno zmarł burmistrz Lucius Rhine. Chcemy się dowiedzieć, jak do tego doszło. Z tego, co pamiętam, parę dni przed śmiercią Rhine'a doszło do próby zamachu na niego. Według NCPD to był z niczym niezwiązany przypadkowy atak cyberszaleńca. A śmierć burmistrza nastąpiła z przyczyn naturalnych. I nie miała nic wspólnego z tym atakiem. Dokładnie tak mówią oficjalne raporty. Rhine jakoby umarł w domu w wyniku awarii kardiowszczepu. Aha, okej. No to po co tu ja jestem potrzebny? Wszystko wiecie. Skąd podejrzenia, że policja się myli? Dlaczego podejrzewacie, że policja się pomyliła? Macie jakiekolwiek poszlaki? Tuż przed śmiercią Rhine zarządził cięcia budżetowe dla Departamentu Policji. Być może to się komuś nie spodobało. Udało nam się dotrzeć do nagrania, na którym widać moment zamachu. Nasz szef ochrony już je oglądał i nie znalazł niczego podejrzanego. Dlatego zależało nam na kimś, kto potrafi edytować braindance'y. To surowe nagranie. Braindance jeszcze dziś musi wrócić na miejsce, inaczej sporo ludzi będzie miało kłopoty. Jeżeli zgodzisz się nam pomóc, możesz je zaraz obejrzeć. Dobra, pokażcie mi to. No dobrze. Zobaczę, co się da zrobić. Doskonale. Będziemy ci wdzięczni za cokolwiek, co pozwoli jakoś rozjaśnić tę sytuację. Oglądamy, widzowie, breakdance. Sprawdźmy to, co tu się dzieje. Johnny! Co ty tu robisz? To też mój mózg, nie? Dobra. Tym razem nie nagrywaj zbliżeń na dupy, jasne? Oczy na burmistrzu. Dobra. Materiał jest własnością ratusza, więc niech wygląda jak własność ratusza. Wszystko wiemy. O, dobra. Tryb edycji. Kto to jest? Kim jest ten cały Holt? Pojęcia nie mam. Wszyscy ci pajacy są tacy sami. To już druga konferencja w ciągu 3 dni. Nie rozumiem, po co nam to. Dlatego ja jestem burmistrzem, a nie ty. Właśnie teraz potrzebujemy ekspozycji. Zacharowuje się pan. Wieczorem odpocznę. Mój pokój w Red Queen's Ray jest gotowy? Oczywiście. Dobra, zostaw mnie. Muszę poćwiczyć. Czekajcie, widzowie. Red Queen's Ray. Czemu nie mogę zatrzymać? Kojarzy ci się z czymś? Tak. Ze starymi brytolskimi pierdzielami poubieranymi w peruki. Powiedz od razu, że z niczym. Cofnijmy. Skanowanie drzwi. Wyszli dosłownie na sekundy przed atakiem. Wygląda jak celowe działanie. Albo psychol po prostu wyczuł moment i skorzystał z okazji. Nie popadaj w paranoję. Dobra, oglądamy dalej, widzowie. Moment. Proszę zaczekać. O tak to. Witam, witam. River Ward. NCPD. Policja. Wpuścić? Niech poczeka. To ważne. Muszę porozmawiać z szefem ochrony burmistrza. Po konferencji. Dobra, coś tu mamy kolejnego. Co ja mam tutaj sprawdzić? A to co za świr? Czekaj. Jego wszczepami można by obdzielić pół miasta. I pewnie tak się właśnie stało. Ciało zniknęło z kostnicy. Nikt nic nie widział, nikt nic nie wie. A jakiś pies kupił sobie nowy samochód i strasznie brzydki garnitur. Wiesz to, czy pierdolisz? Ja już tyle widziałem, że nie muszę wiedzieć, żeby wiedzieć. Ludzie zawsze są tacy sami. Aha, czyli pierdolisz. Dobra, zatrzymajmy.
No przez... co jest? A co ja tu mam przeskanować? Nie mogę tego gnoja przeskanować. Już było. Gliniarz chciał coś przekazać ochronie. Tak, pewnie swoją gotowość do lizania dupy Rainowi. Ta melodia... nie rozpoznaję jej. Melodia? Ta, którą on nuci. Nie nazwałbym tego melodią. Bardzo jest na niej skoncentrowany. Dobra, ale mam jedno pytanie. Tutaj potrzebuję coś zeskanować, ale nie wiem co. Może coś tutaj jest? Nie można. Co tu mam zeskanować? Nic tu nie ma. Widzowie, potrzebuję waszej pomocy, bo tu normalnie nie wiem. No i co ja tu mam zeskanować? Halo? Jakaś pewnie pierdoła mała. Dobra, widzowie, wróćmy. No i tutaj, widzowie, jest jeden problem. Chłop sobie po prostu wszedł do środka. A ja coś mam obejrzeć, przeskanować i ja tego nie widzę. O! Jest! Terminal zawiesił się akurat w momencie, kiedy on przechodził przez bramkę. To nie był przypadkowy glitch. Widziałem już dziwniejsze zbiegi okoliczności. Na przykład? Na przykład jak przelecisz Laskę i jej siostrę tego samego wieczora i w dodatku obie są zakonnicami. To ci się naprawdę zdarzyło? Nie, ale mogło. Proszę, proszę. No i to tyle, widzowie. Zamachowiec zginął. A policjant tak przypadkiem się tam pojawił tylko. O co tu chodzi? Jesteś wspaniale. No jestem. I co sądzisz? Jesteśmy paranoikami, czy sytuacja jednak jest podejrzana? Myślę, że coś jest na rzecz. Cała ta sytuacja wydaje się mocno podejrzana. Ha, więc jednak. Masz jakieś pytania? Kim jest policjant, który uratował waszego burmistrza? Policjant, który uratował Raina. Raina. Wiadomo coś o nim? Detektyw River Ward, dobry gliniarz. Pracowałem z nim przy kilku sprawach. Jeśli chcesz z nim porozmawiać, mogę to załatwić. Zjawił się we właściwym momencie. Albo miał dużo szczęścia, albo dobre informacje. A ja będę potrzebowała i tego, i tego. Ładnie powiedziane. Przesyłam ci kontakt do niego. Gdybyś jeszcze czegoś potrzebowała, daj znać. Dobrze, ciekawe co nam powie. Ale macie bryczkę, to jest latające? O, ta. Przypali mi fryzurę? Dzwonimy. Ward, kto mówi? Nazywam się Vi. Zajmuję się sprawą śmierci Luciusa Raina. Nie jesteś z policji. Prowadzę prywatne śledztwo. Prowadzę niezależne śledztwo w tej sprawie.
No to powodzenia. Nie dzwoń do mnie więcej. Prywatnych detektywów nie znoszę bardziej niż podłego żarcia. Nie jestem prywatnym detektywem. To kim jesteś? Spotkaj się ze mną, to się dowiesz. Wybieram się właśnie na kawę do Chubby Buffalo's. Zaraz tam będę. Dobra. Ulala, tak kawałeczek mamy, widzowie. Dobra, to udajemy się tam. W tej chwili zobaczymy, co on nam powie. Dobra, widzowie, już jesteśmy na miejscu. W taki fajny teleporcik od razu koło tego baru. Pogadajmy z tym detektywem. Z kim ty siedzisz? Wynoła mi stąd, stary dziadu. A, to inny detektyw. Pogadajmy. Chciałabym porozmawiać. Masz chwilę? Ty pewnie jesteś V. Zgadza się. Detektyw Han, mój partner. Dzięki, że zgodziłeś się ze mną spotkać. Naprawdę zamierzasz pracować z najemniczką? Jeszcze nie wiem, co zamierzam. Na razie wysłucham, co ma nowego do powiedzenia o śmierci Raina. Ty znowu o tym? Szef ci raz powiedział, że masz to zostawić. Lepiej go posłuchaj, on nie lubi powtarzać rozkazów. Jak nie chcesz słuchać jego, to posłuchaj mnie. Ja ci dobrze życzę, po prostu odpuść tę sprawę. Przecież nic nie robię. Siedzę, piję kawę, słucham plotek. Dobra. Rób co chcesz. Ja w tym nie będę brał udziału, zresztą i tak śpieszę się do córki. A wy przynajmniej znajdźcie sobie przytulniejszy kącik na takie rozmowy. Dobra, siadam. Mogę usiąść? Detektyw Han nie przepada za edgerunnerami. Nie bierz tego do siebie. Detektyw Han mało za kim przepada. No, poza swoją córką. Podobno chcesz rozmawiać. Nie gadaj. Przed atakiem na Raina chciałeś przekazać jakąś wiadomość ludziom burmistrza. Co to było? Najpierw moje pytanie. Dlaczego węszysz wokół tej sprawy? Kto cię wynajął? Pracuję dla Perezów. Wynajęła mnie Elizabeth Perales. Perales, przepraszam. Przyszły burmistrz? W sumie mogłem się tego spodziewać. Wiesz co? Han miał rację, tutaj jest za dobra akustyka. Chodźmy do mojego auta. Dobra. Okej, jak chcesz. Nie masz tego przypadkiem dosyć? Czekaj, jakie ma autko? Ulala, ale masz auto. O kurde, biegiem lecimy, dobra. Chłopaki z mojego posterunku zgarnęli Chorwata, jak się pętał po Arroyo i strzelał do śmietników. I coś chrzanił, że idzie na spotkanie z burmistrzem. Kogo zgarnęli? Petera Chorwata. Psychola, który potem zaatakował burmistrza. Przytrzymali go, ale gdzieś się zapodział. Jeszcze przed złożeniem zeznań. Co to znaczy, że się zapodział? Ktoś mu pomógł? Się zapodział, co to znaczy? To znaczy, że najwyraźniej komuś zależało, żeby akurat tego dnia nie liczył karaluchów w celi. I uprzedzając twoje następne pytanie, nie wiem komu. Moja kolej. Dlaczego Perales się za to zabrał akurat teraz? I dlaczego nieoficjalnie? Skąd ja mam to wiedzieć? Może się boi? Red Queen's Rage. Słyszałeś coś na ten temat? Wiesz, co to za miejsce? Może i wiem. To ma jakiś związek z Rainem? Wybierał się tam w dniu śmierci. Dobra, spotkajmy się z moim informatorem. Oho. Obiło mi się o uszy, że Red Queen's Race to elitarny klub, ale nawet nie wiem, jak tam trafić. A potem pojedziemy porozmawiać z kobietą, u której pracował Chorwat. Albo właściwie możemy do niej pojechać najpierw. No, jak wolisz. Widzowie, powiem wam tyle. W następnym odcinku będziemy kontynuować tę misję. Ja niestety muszę kończyć, bo odcinek trwa już zbyt długo. Trzymajcie się, do zobaczenia, do następnego odcineczka. Papatki, hejo. No i oczywiście detektyw też się z wami żegna. Hejo. Padajcie na Discorda.